pizza love song. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. Za taki pysk powinieneś płacić haracz. Patrzę i nie dowierzam, powiedz kto cię tak pokarał. Zaraz ci pomogę, moment, będę twoim terapeutą. Pomoc na dłoń z żyletką, wiem. Nie ma lek. Laryngolog oglądając kliszę chwilę przed zabiegiem, a dokładnie prostowania twojej przegrody nosowej. Podrapał się po głowie, tak o rzeczy, no nie wiem. Najsampierw wypadałoby odnaleźć tą przegrodę. Lecz tak ogólnie powiem, nie dam panu gwarancji. Szczerze nie mam koncepcji. Poważnie jestem w kropce, na powodzenie daję jakieś 4% szansy. A zdjęcia sprzedam jako projekt pod roller coaster. Najgorsze, że pod tą czaszką jest równie zryty czosnek. Ogólnie to całokształt wypada kiepsko, męciu. Więc w dupę możesz sobie wsadzić całe to wzniosłe gadanie o okładkach i pięknym książki wnętrzu. Myślałeś, że odpuszczę? Poczekaj, to nie koniec. Bo chcę wystąpić o pozwolenie na budowę. Cały ten roller coaster zmieściłby się na czole, zostałoby w chuj miejsca. Proszę wzbogacić projekt. W aneksie lepiej weźcie pod uwagę to, jak wyrównać teren z brust przy pomocy baseballa, a także prędkość, z jaką rozwijają się zakola, co stworzy z czasem miejsce dla nowych zabudowań. Kilka słów o sylwetce, zaiste kulturysty. No spójrz na ten sześciopak, wszystkie partie odkryte. Na pewno jest wynikiem twej miłości do pizzy. Sześciopak masz w plecaku, na brzuchu kaloryfer. Dogrzewa cię na zimę, masz zestaw ćwiczeń z pizdy. Najpierw masa, potem masa, a rzeźba nigdy. Nie pojmę tej religii, hej Michael, weź to jebnij. Zamiast sięgać po hantle, gryfy czy modlitewnik, zamówię sobie placka, wpierdolę go i beknę. To hołd dla kultu ciała, a wszystkie te sentencje inspirowałem lustrem, cisnąc z siebie bekę. Kiedyś się tym wkurwiałem, dziś kładę na to przecież, bo mam do siebie dystans, stąd ta autoironia. Zawijam stygnie pizza, wasz kaloryczny koszmar. Brzmi strasznie przyjemnie. Mam w dupie przeznaczenie, skrzynia jest moja.